Podsumujmy pierwszą kolejkę toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich, a dokładniej spotkanie pomiędzy Eurodrobiem a Budleksem, które miało miejsce na Orliku przy ulicy Morcinka. Eurodrób na pewno był faworytem w tym meczu. Ubiegłoroczny zwycięzca rozgrywek podejmował Beniaminka, który dopiero rozpoczyna grę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mecz jednak rozpoczął się od niespodzianki, bo pierwszą bramkę zdobyli gracze Budleksu za sprawą bramki Krzysztofa Brończyka, który wykorzystał błąd rywali. Bramkę na 1-1 jednak szybko zdobyli gracze Eurodrobiu. Na listę strzelców wpisał się Remigiusz Spychalski, było już 1-1. Prowadzenie w dalszej części meczu objęli właśnie gospodarze Eurodrób. Adam Lisiecki zdobył bramkę na 2-1. Chwilę później znakomitym uderzeniem z dystansu pisał się Bartosz Dreszler i już na tablicy wyników był wynik 3-1. Kolejną bramkę zdobył Wojciech Springer i już było 4-1 dla Eurodrobiu. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy piątą bramkę zdobył Paweł Kwiatkowski po ziemi i czterema golami kończyli pierwszą część meczu gracze w żółto-niebieskich strojach. Druga część spotkania rozpoczęła się znakomicie pod Dogdando, broniących tytuł mistrzostwa gracze Eurodrobiu. Spychalski zdobył po dośrodkowaniu szóstą bramkę. Ten sam zawodnik sam na sam pokonuje bramkarza rywali i mamy już 7-1. Wtedy przyszła odpowiedź drużyny Budleksu. Seweryn Szefler zdobył drugą bramkę dla tej drużyny. Chwilę później jednak zaczął się popisowy mecz w wykonaniu Dawida Bociana. Ten zawodnik z ostrego kąta strzelił ósmą bramkę do Eurodrobiu. Chwilę później kolejną sytuację sam na sam wykorzystał, strzelając dziewiątą bramkę. No a chwilę później koledzy dobrze podali Bocianowi. Ten sam zawodnik popisał się klasycznym hat-trickiem, pokonując jeszcze raz bramkarza. Kolejną bramkę dla Budleksu zdobył Krzysztof Brończyk. Przed końcem meczu kolejne bramki jednak zdobywali jeszcze z Eurodrobiu. Najpierw Jankiewicz. A ostatnią, 12. bramkę zdobył Wojciech Springer po krótkim podaniu i ustalił wynik spotkania na 12-3, a więc z dużym sukcesem zakończył się pierwszy mecz tej kolejki dla Eurodrobiu, który gładko pokonał Budleks aż 12-3. Posłuchajmy jeszcze, co po tym meczu powiedzieli podopieczni obu zespołów. Zadał mi ciężki mecz z niebyle jakim rywalem, Eurodrobiem. Na początku bramka, która dawała wam nadzieję, ale do końca to jednak rywale byli lepsi. No zgadza się. Eurodrób to, tak jak wspomniałeś, jest to mistrz i z mistrzem zawsze jest ciężko. Co prawda, no, jesteśmy w tej ekstraklasie po wygranej pierwszej lidze, no i chcemy zobaczyć, na co nas stać. No od razu na pierwszy mecz dostaliśmy mistrza. Myślę, że w pierwszej połowie, tak jak powiedziałeś, ta pierwsza bramka jakby wzbudziła trochę w nas nadzieję. No ale mistrz nas wyprostował, kontrował bardzo niemiłosiernie. Strzelali nam gole po prostu z każdej praktycznie pozycji, także no, niezwykle skuteczny zespół. Także rzeczywiście mistrz no, bije dzisiaj. Okay. Na początku meczu wydawało się, że Budleks będzie grał wami jak równy z równy. Zaskoczyli strzelając szybko bramkę, ale do końca to jednak wy dominowaliście to spotkanie, zwyciężając imponująco. Tak, drużyna już, znaczy co prawda drużyna jest od nowa budowana, no ale są już no, dobrzy zawodnicy, no, sprawdzeni. Myślę, że będzie dobrze. Znaczy drużyna została przebudowana, wzmocniona, jeszcze będą wzmocnienia. Myślę, że to będzie solidny zespół będzie na ten sezon.